Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 68 odcinku bodajże z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, wracamy do Nordmaru, bo tutaj byłam całkowitym przypadkiem, można by tak chyba rzec. Moim planem na dzisiaj jest zająć się obozowiskiem orków i grobowcem, więc ruszamy do... Dokąd ruszamy? Do Klanu Ognia. Tak nam będzie najwygodniej. Ja dalej kontynuuję nagrywanie dla was filmów na zapas. I co? I lecimy. Te obozowiska orków zajmą nam sporo czasu. No ale spoko. Jest ich trochę. W sumie nawet nie wiem ile. Plusem jest to, że część obozowisk jest przy... przy czym? Przy grobowcach. Praktycznie. Ale tak, najpierw ogarniemy, myślę, że grobowiec, a później obozowisko. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Tylko, że... Tak, jest wieczór. Ale no dobra, najwyżej będziemy trochę biegali w nocy. Chyba nic się nie stanie. Także idziemy najpierw na grobowiec. Tutaj nie powinno nam to zająć aż tak dużo czasu. Nie jest to aż tak wymagające. No dobrze, mamy wejście do grobowca. Ale zanim to pójdziemy sobie wziąć kamyczek. Muszę się rozgadać, wam powiem, bo w sumie jeszcze nie miałam okazji dzisiaj za dużo pogadać sobie. Mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo sztywna. Panie cieniostworze, proszę oddać mi kamień przodków. No tak, jasne. I on ma go w sobie. Baldar. Dobrze, no to niech będzie Baldar. Tutaj w ogóle jest miejsce, gdzie możemy iść po skrzynkę do zadania Where is Guru. Ale zanim my do tego dojdziemy, to tam wiecie. Zajmie nam to sporo czasu. Ruszamy do grobowca. Zaczynamy od walki na sam początek i to takiej solidnej. Dzień dobry, zapraszam. Dobra. Przyszła cała gromadka. Aż za duża bym nawet powiedziała, no ale dobrze. Niech będzie i tak. No jasne, już nie będą tutaj dźgali. Zastanawiam się, czy część punktów nie powinnam rozdać jeszcze w wytrzymałość. Chociaż wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. Jest raczej w porządku. Ważniejsze jest tutaj życie. Wiecie co, ja się bardzo cieszę, że w tych grobowcach przodków nie ma żadnych magów. Kompletnie żadnych. Nie wiem, jaka skrzynia jest tutaj, czy ciężka, czy stara. Tak naprawdę to mało ważne. Dobra, tu już myślę, możemy wejść na spokojnie. Jakoś dużo szkieletów w tej komorze już być tutaj nie powinno. Dobra, jednak jest was dosyć dużo. Myślę, że zrobimy odwrót ze względu na tego łucznika, co tam strzela do mnie. Za to chyba pamiętam, że w tej drugiej komorze było mniej szkieletów. No powiem wam, że opłacało się dać w życie.
Jakbym nie dała, to bym chyba umierała non-stop. No, masakra wam powiem. Szczególnie jak się dam otoczyć. Ojejku, ten łucznik mnie bardzo tam denerwuje, co jest w tle. Sam w siebie sobie strzel, wiesz? No, od razu lepiej. Wiecie, takie pojedyncze tam dźgnięcia to już mnie, wiecie, tam nie bolą jakoś bardzo. Chyba. Okej, okay, i zostały resztki dosłownie szkieletów. Spoko. No, nie powiem. Całkiem dużo ich tutaj było. Ja się jeszcze tylko zastanawiam, gdzie jest jeden grobowiec, bo jeszcze w jego okolice w ogóle nie dotarłam. Są szkielety jeszcze jakieś pojedyncze. Znaczy się jeden jest w sumie tutaj, w tej części. No i dobra, i tutaj skrzynki w pierwszej odnodze nie mamy. To lecimy dalej w takim razie. Wiecie, jak mamy fulla wytrzymałości, to jest nie do porównania to wszystko. Nie wiem czasami, co ja mam mówić w ogóle, bo naprawdę, wiecie, to jest jedno i to samo tak naprawdę wszystko. W ogóle, że też w tych grobowcach naprawdę tyle szkieletów jest, no nie? Tyle nieumarłych. To jest troszkę takie nielogiczne, bo jak rozumiem, że na przykład pochowali jakiegoś wodza, no nie? No to jak to działa w takim przypadku, że tutaj na przykład on ma taką dużą obstawę, no nie? To jest trochę dziwaczne. Dobra, teraz się rzucili już na mnie chyba wszyscy. Dobra. Będzie problematycznie z tym łucznikiem, bo on strzela jakby przez ścianę. No ale okej. No i właśnie tutaj się już zaczyna, nie? No trudno się mówi. Zastanawiam się, czy tam już tylko został ten przywódca jakby, czy nie. Okej, ma jeszcze obstawę. Okej. Już widzę, że ta cała obstawa to w sumie przyszła za nim teraz.
No i został nam już praktycznie tylko on. Widzę, że jeszcze ma tam parę szkieletów za sobą. Ale to już nie powinien być problem, szczególnie, że oni się jakimś cudem nie ruszają za bardzo. Dobra, wiecie co? Zrobimy jednak odwrót. Bo widzę, że tu jeszcze ma sporą nawet tą obstawę. Wiecie, tamten szef to tam może być później, nie? Ja się nie obrażę, że tak powiem. Jeżeli on sobie poczeka na solówkę ze mną. Chociaż widzę, że on już jest taki bardzo dosyć wyrywny. No i dobra, ścięty. Ja bym głównie z niego chciała topór, bo w sumie nic innego z niego nie ma. Dzień dobry. Okej. Aha, bo tam jest jeszcze jakiś łucznik z tyłu, nie? Tak mi się właśnie wydawało. No dobrze. Zostały nam w sumie ostatni szkielet chyba. Tak. I tu był jakiś kufer. Jest stara skrzynia kolejna. Kostur maga mamy w starej skrzyni. I jest runiczny piedestał. Skarb, amulet, skarb. To wszystko. I odpalamy. W piedestale jest otwór. Można tu coś włożyć. Pasuje. No i beauty. F5 robimy i F9 na szybko, żeby naprawić kamerę. I lecimy na to obozowisko orków, które jest obok, bo pomyślałam sobie teraz, że w sumie warto by było, oprócz właśnie robienia grobowca, to na przykład ogarniać obozowisko orków. Dlatego, że później może być problem, bo ja teraz widziałam parę tych obozowisk. Ostatnio też jedno nawet udało nam się odbić. I boję się, że jak się teraz za to nie wezmę, to potem będę miała problem, żeby znaleźć właściwe obozowisko. No, zrobiła się aż 20 z tego wszystkiego. Można by było sobie wrócić. Tam są szablozęby. Fajnie by było szamana dostrzec. Widzę dowódcę. Ciekawi mnie bardzo, gdzie jest jakiś szaman, nie? O, stąd by właśnie było dobrze zacząć. Odsuniemy sobie ich trochę. Stoję w miejscu, chodź. Dobra, widzę, że ładnie idzie z tym. Słychać więcej broni. Idzie ich więcej. Ja widzę, że oni się tak teraz będą rzucać na mnie w takich większych grupach. Tak, bo to chyba na tym polega, wiecie, że oni... Oni są dosyć tacy nawet inteligentni, bym powiedziała. Oni mają ten swój trigger, taki dosyć duży.
przywódca już nawet przyszedł. Tam jest ten kusznik niestety jeszcze. Dobra. Żyjemy. Ojeju, ojeju, dobra. Musimy zrobić trochę odwrót. Dobrze, że tutaj wszystko mam wyczyszczone, bo bez tego by było słabo. No przecież wy widzicie, co oni robią, no nie? Dobra. No niestety właśnie tych muszę na krótkie, bo jak oni się będą przewracać, to nie jest właśnie fajnie. O kurde, tu szamanior przyszedł. To nie dobrze. Bardzo niedobrze. Strasznie jest. Oni mają taki jakiś trigger zrąbany, że ja nie wiem. Gdzie ten szaman poszedł? Nie wiem. Niedobrze, bo nie wiem, gdzie jest. Chciałabym zabić tego orka, wojownika, ale nie mogę. O kurde. Ja pierdzielę w ogóle. Czemu tak jest? Że nie da się ich grupowo? To jest dziwne jak na mój gust. Gdzie ten szaman poszedł? Tu jest. On idzie jako pierwszy. Bez dwóch zdań. Kurde no. No giń już. No kurwa. Co? No co je? No giń. Ja pierdzielę. No o co chodzi? Musimy odbiec jeszcze trochę. Dobrze, poczekam. Ja nawet nie będę nic z nich zbierała, nie? Bo to się minie z celem. Gin już. Dziękuję. Dobra. O Boże, ja sobie tylko przypominam te flashbacki. Po prostu jak tutaj idziemy sobie z Mortem z klanu Wilka na przykład do klanu Ognia i on po prostu wbiega prosto w ten obóz. Prosto. Jest kuferek. I jest kuferek. I to wszystko w sumie w tym obozie. Ej, no nie powiem, szybko żeśmy się z nim uwinęli. Nie był dosyć duży, wydaje mi się. Tą rudę chyba kopałam, prawda? Nie, kopałam tamtą kawałek dalej. Ja w ogóle dobrą broń mam założoną, bo może nie mam. Nie no, wielki inkwizytor. Przydałby się jakąś ciężką skrzynię zgarnąć. No ale to nie teraz już. Dobra. Widziałam jeszcze jedno obozowisko gdzieś tutaj niedaleko. Tylko żeby się przydało iść kimnąć gdzieś. Bo się robi wieczór pomału. Na szczęście łóżko wolne. O kurde, naprawdę no, nieźle. Do następnego poranka. Możemy też powiedzieć, że mamy moc Bereka. Bereka? Nie, Baldara. Bereka mieliśmy kiedy indziej.
Jeśli chodzi o przodków... Tak. Zdobyłem moc Baldara. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Spokojnie, stary, pracuję nad tym. Tylko tak cię informuję. Kawałek po kawałeczku. Dobra. Tam będzie jedno obozowisko. Tu gdzieś jeszcze... Ha, niedobrze. Czemu ja się chcę teleportować do tego samego miejsca? Wiecie co? Tak po pierwsze... To pójdziemy do Pedara, bo mam dla niego zapasy. Więc pójdziemy mu oddać na pewno. O kurde, no naprawdę. Leci to wszystko. Może lepiej nie zwalaj tego na Czy tu gdzieś był obóz w okolicy? W sumie tutaj się zaczynają pomału te obozy. I był jeden, ale ja na razie bym była zainteresowana czymś innym. Tylko wiecie co, do Pedara to było wygodniej z klanu Wilka iść jednak. Pomyliło mi się trochę. Przynajmniej wiem, jak stąd dojść jakby tam. Więc nie powinnam się wtedy pomylić z niczym. Szczególnie, że już to obcykała mnie. Dobra, to było tędy. Na wprost i na ten most musimy iść. Chyba, że mi się jednak popitoliło. Znaczy się, prawda jest taka, że z każdego miejsca dojdziemy. Wszędzie. Ale tu mi się kojarzy, że było dobrze iść. Albo i nie. Nie wiem, pogubiłam się trochę. Nie, no dobra, tu jest ten most i teraz już będzie prościej. Tu był ten grobowiec, ani trochę. O, i to było tu na górze? Tak to wygląda, że trafiłam. To kopałam? Nie kopałam. Kurde, tyle miejsc jeszcze ominąć, to naprawdę trzeba się postarać. No i dobra, to było tędy. Tam jest grobowiec na dole? Jest. Czyli się nie pomyliłam. Wow. Do Pedara jeszcze przyjdziemy w przyszłości. Oto twoje rzeczy. No to możemy robić interesy. Chcesz ze mną pohandlować? Pokaż mi swoje towary. Ty nic za bardzo nie masz. O, masz na rubinowe ostrze. Ale ja nie potrzebuję. Dobra, jak stoimy z czasem? Myślę, że zdążymy machnąć to obozowisko, które mi chodziło po głowie. Tak mi się wydaje. Klan Młota i lecimy. Wszystko jest możliwe. Naprawdę myślisz? Kurczę, no naprawdę, nie? Zostały nam dwa grobowce, z czego jeden to grobowiec Akaszy.
Zapomniałem, jak się nazywał jeszcze ten jeden. Był Snor, Einar, Berek, Baldar. No nie pamiętam niestety. Dobra, i gdzie to było? To było tu. Nie tu. Dalej. Bo tu jest grobowiec na górze. Już w nim byliśmy. No i tutaj, jak ostatnio chodziłam i zeszłam kawałek na dół, to byli orkowie, nie? Nie wydawało mi się to. No tak, tu biłam bizony i właśnie tu się dało zejść na dół. I tu chodził jakiś patrol. Ała. I chyba, że to jednak nie było tutaj? Mi się wydaje, że było. A jak nie, to i tak nic nie szkodzi, bo warto się tu przejść, wydaje mi się. Tu jest jeszcze więcej tych bestii. Tak. Tylko, że ja chyba inaczej poszłam. Chyba, że to jest wejście do kopalni. Nie wiem. Ale jelonek oberwał. Okej. To jak to wygląda? Klan Młota? Klan Ognia tędy? Ta, tu jest obóz. A, bo ja tamtędy szłam wtedy, dobra. Tamci niech się zajmują tym, czym mają. Zatrzymaj się, Mora. Mam szczęście, bo... Wiecie, jak to jest. O, panie, trzeba zrobić jakiś odwrót. W sumie, nie? Tu są jeszcze nosorożce czy rozpruwacze? F5 i lecimy dalej, nie? Ja naprawdę nie wierzę w upośledzenie umysłowe głównego bohatera czasem. Nie mam wytrzymałości i to jest główny problem. Tu by się przydało coś zrobić. No dawaj. O kurwa mać. Czemu ten główny bohater jest tak spierdolony po prostu ruchowo? Jak przychodzi bić zwierzęta, to jest okej, ale jak przychodzi bić ludzi, to już nie.
Dobra. Okej. Rozerwiecie na strzępy. Okej, widzę cię. Okej. Dobra, idą kolejni. No, czekam. Ten z tyłu chyba pokonał te rozpruwacze, nie? Dobra. Tam się leją ze zwierzętami dalej. F5. Jakiś szaman jest? Nie wiem, nie widzę. Zatrzymaj się, Mora. Dobra, ty musisz być trochę silniejszy, bo masz halabardę. Dobra, za dużo was już jest tutaj. Szamana dalej jak nie było, tak nie ma. Czemu was jest tak dużo w ogóle, nie? I czemu główny bohater jest tak upośledzony? Masakra. Czemu on nie bije, jak ja klikam już dawno, żeby bił? Kurde, no wyjdę stąd? Jezu! To jest niemożliwe. Rozumiem brak wytrzymałości, no ale to już w ogóle, to nie jest brak wytrzymałości. Zatrzymaj się! Rozerwę cię na strzępy! Nawet nie mam kiedy sobie wytrzymałości dorzucić. Dobra. Okej. Ja słyszę jeszcze miliony broni, nie? O Panie Chryste. No bijżesz! Cioku. O, przywódca przyszedł. Fajnie. Zrobimy jakieś F5, jakby tutaj miał przyjść, wiecie, szaman. Bo w sumie nie wiemy, jak to wygląda. Dobra robota. Kurde, no. Zatrzymaj się, Mora. Ile ich tu jest jeszcze? Dużo chyba, nie? Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Zapowiada się, że jeszcze dużo. No gin już. Dziękuję. Do widzenia. O Panie. Biegajcie ile możecie. A, bo mnie tu ktoś jeszcze z tych orków atakuje, bo
nie ogarnął, że jest odwrót. Chyba, że szamani zawsze zostają w takich miejscach. O, tu jest ciężka skrzynia. Topór berserkera. Ej, to ja nie chcę nic mówić, ale nam zostały tylko dwie ciężkie skrzynie aktualnie. Jedna jest w grobowcu i jedna jest w Myrtanie, przy barierze. No. To nieźle. Wiecie, co mnie zastanawia? Żeby nie spróbować założyć tego toporu. Chociaż wydaje mi się, że nie, nie warto. Kompletnie. Aha, jesteśmy tutaj na mapie. Tu było taki przesmyczek. Tu są jelenie. I to wszystko. Ej, ale naprawdę, ja nawet nie pamiętałam, że tutaj ciężka skrzynia jest w takim miejscu. Byłam pewna, że jest kompletnie gdzie indziej. Ale bądź co bądź, to faktycznie jakby to powiedzieć. No, topór berserkera to jest przedostatnia broń, bo jeszcze jest wcześniej Crashmora. O, tu jest troll. Dzień dobry, nie zauważyłam cię, paskudo. Ja mam aż takie zaćmienie mózgu, że ja nawet takich rzeczy nie pamiętam, nie? O, dzień dobry. Ojej! Rzadko kiedy się zdarza, że jest dwóch szamanów. Dobra, trochę mi sobie uluźniłam tutaj przejście. Czy ja mam z tyłu? Tak, mam jeszcze z tyłu. Gobliny. Gin ta już. Dobra. No i znowu dotarłam do grobowca Akaszy. Tylko że ja nie chcę tutaj jeszcze być. To chcę zrobić jako ostatni ten grobowiec. A widzę, że bardzo mnie tutaj gra ciągnie. Jeszcze w jednym nie byliśmy. Który w ogóle zapomniałam, czy jest, ale na pewno nie chcę tutaj być teraz. Bo tu będą orkowie. Ja zaś tędy nie przejdę. Dobra, po prostu przebiegniemy. Odbiegniemy po prostu tą ścieżką. Jeszcze potrzebuję znaleźć jedno miejsce. I nie wiem do cholery, gdzie ono jest. O, tu byłam w ogóle. Już się zdążyli przeciwnicy odpalić z powrotem. W sumie to tak, bo tutaj też było obozowisko, nie? Niedaleko. Tak, bo to jest to pod wieżą Xerdasa. Tu byliśmy odcinek temu.
Tak. No to co nam zostaje? Jeszcze nie byłam w jednym grobowcu. Najgorsze jest to, że ta mapa nie jest opisana. Tu jest wieżak Sardasa. I tu jest grobowiec Akaszy. Trzeba by tutaj jeszcze pochodzić, pozwiedzać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tak, no i tutaj był ten obóz. Powiem wam. Tu akurat to nic nie da, zróbmy F9. Przydałoby się dostać może jeszcze niżej, bo jeden grobowiec jest tak strasznie nisko, praktycznie w dole. Na kompletnie innym poziomie. Tylko jakby tam zejść, tak żeby się nie pozabijać i w ogóle żyć normalnie. Trzeba by było chodzić tymi tunelami takimi kompletnie całymi. Tylko to nie jest takie proste. Znaczy w teorii jest proste, bo po prostu... Tylko nie tu, bo to jest kraniec mapy. Tak. Najprościej to by było... zejść w taki kanion. Tam byłam. Ajajaj, no ciężko to wszystko, ciężko. Na razie to nic tu nie ma. Są lodowe wilki. I to wygląda na zejście na dół. A, tu jest ta jaskinia, no dobra. Czarny troll. O, znalazłam tego trolla, co szukałam chyba. Będzie stara skrzynia zaraz. Stary, nie baguj się, proszę cię. Ale tak, znalazłam. Całkiem przypadkiem. Muszę sprawdzić też te stare skrzynie, powiem wam. O, dostałam. Temperamentny troll. Co tu mamy? Kostur maga. Dobrze. Tutaj w krzakach coś jeszcze? Nic. Dobra, to się jeszcze przejdziemy tędy. Gobliny są. Macie szamana? Nie widzę. Nikt nie strzela we mnie, więc chyba... chyba nie. Zbagowany goblin. No, dobra. No i tak, i tutaj też jest chyba kraniec mapy, prawda? Tak, idziemy sobie tak przy krawędzi. Co ciekawe, tędy można się przejść. Jest więcej goblinów. Co ciekawe, tym razem mieli szamana. Dobra. Które to jest miejsce? A tutaj nie ma zaraz gdzieś jakiegoś...
Czy mnie się wydaje, czy my jesteśmy przy przełęczy? Czy nie? No. Zmierzamy do znanych miejsc. Dobra, są bizony, już je może zostawię. Szablozęby są. No i tak, i tu zaraz będzie zejście na równiny. Tak jest. To już wiemy, gdzie jesteśmy. Wróciliśmy do... A co to za pojedynczy nosoroż? Dobra, nie jest pojedynczy. Nosorożce to mogę wyklepać. Znaczy dobra, bizony też mogłam, ale dałam im spokój. Tu jest obóz orków. Dobra. Wam już nie odpuszczę. Nie odpuszczę, bo to jednak jest exp. Wydaje mi się, że to jest to miejsce, gdzie jest grobowiec też. Bo wygląda mi dosyć znajomo. A to się okaże za chwilę. Zebrałam. Czy tu jest grobowiec? Jest, dotarłam. O, i tutaj jest właśnie kwestik. Dobrze, to tu możemy, moi kochani, skończyć dzisiejszy odcinek. Uff. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku ogarniemy przedostatni grobowiec już. I tamto obozowisko orków nie bez powodu tutaj jest, ponieważ oni mają kamień przodków. Więc mamy co robić. Trzymajcie się i cześć.